I ostatnie wystąpienie pani Magdaleny Wróbel jest w pewnym sensie kontynuacją tej tematyki, bo w tym opisie zaczyna pani od swego rodzaju metafory, porównując to, co się dzieje w szeroko rozumianym rozwoju wiedzy i przyszłości do linii produkcyjnej Henry'ego Forda i ewolucji w ostatnich kilkudziesięciu latach. Bardzo proszę, 10 minut. Dobrze, dzień dobry Państwu. Dokładnie tak będzie. Zacznę od pewnej metafory. Opowiem Państwu o tym, jak zarządzać wiedzą w procesie kształcenia. Może nawet o tym nie opowiem, bardziej zostawię Państwa z tym pytaniem na samym końcu tej prezentacji, ale rzeczywiście zacznę od metafory. Jest rok 1908, z linii produkcyjnej zjeżdża właśnie pierwszy Ford T. Pierwszy samochód produkowany na masową skalę, dostępny dla wszystkich. Produkt luksusowy staje się produktem masowym, ogólnodostępnym. Oczywiście ówcześni twórcy nauk o zarządzaniu wróżyli masowej produkcji ogromny sukces, w dużej mierze mieli rację, natomiast nie przewidzieli ciągle wzrastających oczekiwań i potrzeb klienta. Teraz przeszliśmy już z tej fazy masowej produkcji do fazy masowej indywidualizacji. W tym momencie z linii produkcyjnej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że zjadą po sobie dwa dokładnie takie same samochody. Samochody są indywidualizowane i nie są produkowane, może bardzo kolokwialnie powiem, na półki sklepowe, w przypadku salonu, na podłogi salonów, tylko są produkowane na konkretne zlecenie, zamówienie klienta. Oczywiście czasami się trafi samochód, który spełni oczekiwania, tak, kupiłam swój samochód, czekał na mnie, ale to jest przypadek, tak? To są bardzo rzadkie sytuacje. Teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się w czasie troszeczkę dalej, do lat 40., kiedy bracia McDonald otworzyli swoją pierwszą restaurację, w której zaczęli sprzedawać tak popularne do dzisiaj hamburgery. Ich hamburgery stały się ikoną współczesności, McDonaldyzacja, pojęcie stworzone w latach 90. przez Ritzel, przekłada się na każdy aspekt naszej społeczności. Możemy wszystko praktycznie zmagdonaldyzować, usługi, produkty, idąc do banku z danej sieci, możemy oczekiwać tej samej jakości, jadąc do hotelów. W każdym mieście będziemy oczekiwali podobnego pokoju, podobnego sposobu obsługiwania. Ale teraz pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie zmagdonaldyzować wszystko? Czy jesteśmy w stanie zmagdonaldyzować proces kształcenia i wiedzę? Jest to, jedni uważają, że tak, inni uważają, że nie. Unia Europejska mówi, oczywiście możemy zapewnić ujednoliconą jakość. Mamy przecież zapewnienie jakości kształcenia. Teraz u mnie na Politechnice Łódzkiej wdrażamy system zarządzania jakością. Wdrażamy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie efekt. Na razie wszyscy troszkę boimy się tego, co będzie. Oczywiście z nadzieją patrząc na to, jak będzie wyglądał kolejny rok akademicki. Natomiast czy możemy? Zaraz przekonamy się o tym za chwileczkę, kiedy będę kontynuować prezentację. Teraz, proszę Państwa, czemu mówię o tej jakości? Mówię o tej jakości, ponieważ mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem masowości również w przypadku edukacji. Ja nie chcę powiedzieć, że produkujemy magistrów i inżynierów, ponieważ jedyne, co my produkujemy, to produkujemy wiedzę, którą im przekazujemy, z którą oni wychodzą. Niemniej jednak coraz częściej mówi się o tym, że uczelnie produkują absolwentów. Proszę spojrzeć tylko i wyłącznie na liczby. Ilu mieliśmy studentów w ubiegłym roku akademickim i ilu absolwentów opuszcza mury uczelni i trafia na rynek pracy. I teraz pytanie jest takie. Kto opuszcza mury uczelni? Czy mury uczelni są opuszczane przez zunifikowane samochody, czy przez hamburgery? Oj, dobrze. O właśnie, teraz proszę Państwa, z jednej strony mamy oczekiwania pracodawców, którzy oczekują super absolwenta. I teraz, proszę Państwa, trochę takie się zaczyna w tym przejawiać nasze polskie marudzenie. Nauczyciele w szkołach, w gimnazjach marudzą na podstawówki, że przychodzi taki słaby uczeń z podstawówki. W liceum mówimy, o jaki ten gimnazjalista słaby. My na uczelni mówimy, Boże, kogo ta szkoła wypuszcza, a potem pracodawca mówi, Boże, jakie te uczelnie są słabe. I tak, proszę Państwa, to koło się zamyka za niedługo, nie wiem w sumie, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w tym naszym narzekaniu. Niemniej jednak te oczekiwania przedsiębiorstw są wysokie i są jasne. Przedsiębiorcy chcą kogoś, kto się jest w stanie odnaleźć na rynku pracy, kto się szybko uczy. Nie do końca oczekują kogoś z nabitą wiedzą teoretyczną, a niestety bardzo często takich absolwentów wypuszczamy. Czemu to jest ważne? Dlatego, że koszty rekrutacji są ogromne. Koszt rekrutacji specjalisty to jest koszt rzędu 3000 zł, menadżera 10 tysięcy. To jest koszt, kiedy ta rekrutacja jest udana. Ja nie mówię o sytuacji, kiedy ten pracownik nie nadaje się do pracy w danym przedsiębiorstwie. I teraz, proszę Państwa, co zrobić? Co zrobić, żeby ten nasz student posiadał kompetencje, które będą potrzebne na rynku pracy? Oczywiście jednym z rozwiązań jest zarządzanie wiedzą w procesie kształcenia. To jest, proszę Państwa,
Zarządzanie wiedzą ma swoje początki oczywiście w kwestiach biznesowych. My przenosimy te pojęcia na uczelnie. Niemniej jednak też możemy mówić oczywiście o zarządzaniu wiedzą na uczelniach. W tym przypadku ja to zawężam do obszaru procesu kształcenia. W tym przypadku będziemy naszą uczelnię ujmować jako jednostkę dydaktyczną. Oczywiście możemy sobie to rozbić na jednostkę badawczo-rozwojową, na eksperta, konsultanta. Ja się skupię tylko i wyłącznie na tym aspekcie związanym z jednostką dydaktyczną. I w tym naszej kategorii celów zarządzania skupimy się na doskonaleniu metod, sposobów dostępu do wiedzy. I znowu tutaj, proszę Państwa, z tej grupy klientów, interesariuszy, którą mam po lewej stronie slajdu, wybiorę tylko i wyłącznie wykładowców. Teraz, proszę Państwa, wykładowcy, jakie mamy oczekiwania, co trzeba zrobić, żebyśmy mogli skutecznie zarządzać tą wiedzą? Proszę Państwa, o tym mówimy dzisiaj cały dzień od początku. Mamy pewne zgrzyty, pewne inne są oczekiwania uczelni, są inne możliwości. Mamy wielu aktorów społecznych, którzy tutaj muszą wspólnie zagrać jedno spójne przedstawienie, tak żeby na samym końcu wyszedł ten klient zadowolony, ten nasz widz w teatrze był szczęśliwy. Teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wiedzę, wiedza jawna. Skrypty, podręczniki, prezentacje. Od wykładowcy oczekuje się dwóch rzeczy. Co najmniej dwóch. Oczekuje się tego, żeby był doskonałym dydaktykiem i jednocześnie był wspaniałym naukowcem. Czy to się da pogodzić? No, my tu w Polsce wierzymy, że tak, że można być wspaniałym dydaktykiem, naukowcem, organizatorem, człowiekiem orkiestrą. Na uczelniach zagranicznych zaczynają to rozgraniczać. Mamy ten poziom excellence w dydaktyce i ta osoba wcale nie musi zdobywać stopni naukowych. Mamy osoby, które tylko i wyłącznie zajmują się nauką, a dydaktyka jest gdzieś obok. I teraz, proszę Państwa, pytanie jest takie, jak to ma wyglądać? Czy to ma być łączenie tych dwóch obszarów? Czy to ma być rozdzielenie ich na dwie różne rzeczy? Jeżeli wracając jeszcze do tej naszej jawności wiedzy, do wiedzy ukrytej, to jest, proszę Państwa, kolejna kwestia. Jak szkolić wykładowców, żeby właściwie przekazywali wiedzę? To, że oni ją mają, w wielu przypadkach jest, o dobrze, przyspieszam, niewątpliwe. Niemniej jednak tą wiedzę trzeba właściwie przekazać. Student, uczeń, który do nas przychodzi, ma trochę inną percepcję niż ten student, który przyszedł kilka lat wcześniej. Studenci nie rozumieją metafor. Dostrzegam to bardzo często, szczególnie studenci, którzy przychodzą do mojej pani profesor na wykłady, po zajęciach wychodzą totalnie przerażeni, bo nie rozumieją połowy prezentacji. Jest to ogromna przepaść generacyjna, niemniej jednak to jest jakby jedna z rzeczy, którą trzeba byłoby się zająć. Kolejna rzecz to jest mobilność. Tutaj też na samym początku Państwo o tej mobilności mówili. Wykładowca musi być, mówię oczywiście o kierunkach praktycznych, musi mieć doświadczenie praktyczne, musi mieć staże naukowe, musi jeździć za granicę, żeby zobaczył jak jest. Wcale nie po to, żeby, tak już przyspieszam, wcale nie po to, żeby stwierdzić, że tam jest lepiej, u nas jest gorzej. Nie, żebyśmy mogli porównać, musimy mieć ten punkt odniesienia. To już, proszę Państwa, tych kwestii jest bardzo dużo, między innymi ten networking, czyli to, co dzisiaj robimy. Tutaj powinno być bardzo dużo, znaczy jeszcze więcej naukowców i nie tylko w młodszych, średnich, ale też profesorów, którzy najczęściej na takie konferencje już nie jeżdżą. Dobrze, proszę Państwa, przyspieszając, bo tam jeszcze miałam kilka rzeczy do powiedzenia. Dobrze, to są dwa ostatnie slajdy. Proszę Państwa, jaki ma być efekt tego naszego zarządzania wiedzą w procesie kształcenia? W aspekcie uczelni jako jednostki dydaktycznej, nasz sukces zarządzania wiedzą będziemy mierzyć niczym innym, jak tym, jak nasi absolwenci odnajdą się na rynku pracy. Unia mówi, przejdźmy od zawodowości do zatrudnialności. Nie kształćmy ludzi pod konkretne zawody, tylko ludzi, którzy będą szybko w stanie się dostosować do nowych, zmieniających się warunków otoczenia. I teraz, proszę Państwa, zostawię Państwa z tym pytaniem, czym chcą Państwo odjechać w przyszłość? Czym my wszyscy chcemy odjechać w przyszłość? Czy chcemy odjechać samochodem, który sobie kupimy z rynku wtórnego, będziemy musieli bardzo długo przerabiać, czy chcemy odjechać nowym samochodem z salonu, którym zdecydowanie szybciej dojedziemy do celu? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tradycyjnie dwa pytania. Bardzo proszę. Tam jedno pierwsze i tam drugie. Bardzo proszę. Ja wiem, że Państwo będą musieli niestety szybko jeść lunch, ale ja już dokonywałem i tak cudów, żeby skracać. Bardzo proszę. Dzień dobry, Adam Stonik. Ja mam takie krótkie pytanie. Bo wspomniała Pani o tym, że szczególnie na zachodnich uczelniach powstaje takie podejście, żeby oddzielać dydaktyków od naukowców. Czy może skoro i tak naprawdę tych absolwentów no, produkuje się aż tak dużo, czy też nie warto w przypadku samych absolwentów nie zastanowić się, czy nie podzielić tych zasobów wiedzy dla nich właśnie na ludzi, którzy mają jakiekolwiek predyspozycje, żeby kontynuować karierę naukową,
a tych, którzy po prostu chcą wyjść na rynek do pracodawców, bo mam wrażenie, że jednak wymagania od jednych i od drugich są trochę inne w zakresie wiedzy, jaką powinni posiadać. I drugie pytanie tutaj. Bardzo proszę, niech pani odpowie. Dobrze, od razu odpowiem, ponieważ boję się, że w ferworze walki zapomnę. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja w ogóle tutaj kwestii studentów nawet nie poruszałam, już jakby nie chciałam poruszać nawet motywów, jakie kierują młodymi ludźmi, którzy idą na studia, ale zdecydowanie tak powinno być. Ten obszar badań, którym ja się zajmuję, dotyczy studiów o profilu praktycznym, czyli nie są to studia ogólnoakademickie. I jak najbardziej ma pan rację, powinny być osoby, które... To właśnie jest 10 minut dopiero teraz. No ja wiem, że pani dobrze. Ja zawsze mówię, że z kobietami to trzeba ostrożnie, także... Technologia. W każdym razie zdecydowanie studenci powinni, może nie być wyselekcjonowani, bo to jest złe słowo, ale oni powinni być świadomi tego, jaką ścieżkę obierają. Student idąc na studia często nie wie, z czym to się je, czym się kończą dane studia. Dlatego on w połowie tej drogi do osiągnięcia tytułu inżyniera czy magistra jest zagubiony, jest przerażony. Mówi, Boże, ale po co mi to, po co ja się tego uczę? Później się okazuje, że to się przydaje. Może niekoniecznie w takiej ścieżce kariery, jaką on sobie gdzieś tam w połowie tych studiów planuje. Niemniej jednak zgadzam się. Powinien być podział na osoby, które trafią na rynek pracy i osoby, które będą tworzyć naukę dla nauki. Także zdecydowanie. I to jest jeden z mankamentów naszego kształcenia w Polsce. Bardzo proszę. To jeszcze dodam, ostatnio byłem na konferencji InfoShare w Gdańsku, gdzie spotykają się głównie startupy. I tych startupów i właścicieli startupów było tam dużo, ponad 2000 osób. Miałem okazję przeprowadzić na nich bardzo szybkie i proste badanie dotyczące tego, czego pracodawcy, którzy właśnie stworzyli startupy, potrzebowaliby od uniwersytetów, jakiego rodzaju pracowników szukają. I na pytanie, czy jeżeli mają do wyboru zaledwie jedną cechę u pracownika, czy jest to na przykład takiego, który właśnie skończył studia, czy byłaby to wiedza z kategorii hard science, czy byłaby to wiedza techniczna, czy byłaby to wiedza uzyskana z przedmiotów ścisłych, czy byłaby to na przykład umiejętność szybkiego i ciągłego uczenia się, czy byłaby to umiejętność dostosowywania się i tak dalej. Ponad 75% startupowców, z którymi miałem okazję przeprowadzić to szybkie badanie, powiedziało, że najbardziej zależy im na umiejętności ciągłego uczenia się przez całe życie. Bardzo brakuje im tej umiejętności wśród młodych ludzi, którzy kończą studia. Na drugim miejscu była umiejętność dostosowywania się do nieznanych warunków, a na trzecim miejscu było szeroko pojęte flexibility. Dopiero na poziomie 1, 2 i 3% były odpowiedzi, potrzebna jest wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych czy wiedza inżynieryjna, bo założenie pracodawców było takie, że ta wiedza bardzo szybko się zmienia, bardzo szybko trzeba będzie się i tak jej uczyć, nadążać za nią. I w kontekście tego, co właśnie zobaczyłem, tych list rzeczy, które umiejętności, które powinien mieć wykładowca, rozumiem, że w tej metaforze to jest ten starszy samochód, który być może wypadałoby teraz zmienić na nowy, być może zamiast przerabiać go. Pytanie jest takie, czy wówczas tych wykładowców, które mamy obecnie na uniwersytecie, ten styl wykładania, który mamy, czy powinniśmy go w takim razie rzeczywiście przerabiać teraz, dostosowując do potrzeb pracodawców, czy może potrzebna byłaby dużo większa zmiana, być może w totalne przerobienie albo zakup wręcz zupełnie nowego systemu kształcenia na uniwersytetach. Dziękuję za to pytanie. Metafora ma jeszcze taki jeden wielki plus, że można ją dowolnie interpretować. Ja miałam zupełnie coś innego na myśli, ale ta interpretacja też mi się bardzo podoba. Bardziej miałam na myśli sam proces kształcenia. Czy on ma być taki, że to ma być w miarę uniwersalne, nie wiadomo w sumie jakie. Nabijmy troszeczkę tych części twardych do tego samochodu, zmieńmy tłumik, puśćmy go, a potem sobie będziemy zmieniać. Czy ma być to samochód, który będzie gotowy do jazdy, niekoniecznie nabity super technologiami, niemniej jednak będzie się odnajdywał w różnych warunkach. Także takie było moje przesłanie. Natomiast jeżeli chodzi o te kompetencje, to podsumuję takim komentarzem, ponieważ my dość często spotykamy się z przedsiębiorcami, z pracodawcami i w trakcie takiego spotkania na uczelni padło takie bardzo, bardzo fajne zdanie, że zatrudniamy pracowników ze względu na ich kompetencje twarde, a zwalniamy z powodu braku miękkich. I myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje to, czego oczekują pracodawcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa. Bardzo dziękuję.